Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj przepis na szybką i prostą sałatkę z wykorzystaniem z makaronu z zupki chińskiej. Jeżeli jesteście ciekawi, jak tą sałatkę zrobić, zapraszam do dzisiejszego odcinka. A do zrobienia naszej sałatki będziemy potrzebowali średniej wielkości paprykę, jedną paprykę chili, garść pomidorków koktajlowych, suszone kabanosy, dwie spore łyżki majonezu, mała łyżeczka musztardy, w naszym przypadku jest to musztarda miodowa, mała puszka kukurydzy oraz makaron z dwóch zupek chińskich. My akurat klasyczny rosół w wersji ostrej. Na samym początku musimy przygotować sobie makaron, więc bierzemy nasze zupki. Ogólnie kwestia makaronu to jest jaki kto lubi. Ja po prostu wziąłem pierwszą z brzegu zupkę, jaka była dostępna. Padło na wifona, spoko. I teraz tak, wrzucamy nasz makaron. Co ważne, nie kruszymy go. Chodzi o to, żeby takie były dłuższe nitki. I ja tutaj wrzucam od razu wszystkie te saszetki, które są. Dzięki temu nasz makaron przejdzie tymi wszystkimi, nie wiem, smakami. Można to tak określić. Woda i tak nam nie będzie potrzebna, ale chodzi nam o sam smak makaronu, żeby on był taki dość nasiąknięty. I teraz tak, wsypujemy. Ten makaron musimy dłużej nieco podtrzymać. Ogólnie chcemy, żeby jak najwięcej tej wody z przyprawami ten makaron wchłonął. Dzięki temu on stanie się taki grubszy i nabierze smaku. Będzie takim nośnikiem naszym smaku właśnie. Bo jakbyśmy wyjęli zbyt wcześnie, to po prostu zrobimy sobie z tego zupkę i makaron będzie nie tak intensywny i nie tak intensywnie smakował, jak wtedy, gdy on się nasączy. Wlewamy wszystko, gotujemy wodę i musimy chwilę poczekać. No musimy tej wody dość sporo nagotować, tak szczerze mówiąc, ponieważ chcemy, żeby nasz cały makaron był pod wodą, tak jakby, żeby miał co wchłaniać. Odskoczyło. Także przenosimy się i zalewamy wszystko gorącą wodą. I teraz ważna rzecz. Musimy to przymknąć, tak żeby jak najdłużej ta ciepłota się tego utrzymała. No i myślę, że to nam będzie dochodzić, makaron będzie nam dochodził, a my zabierzemy się za krojenie kolejnych składników. I teraz ważna sprawa, jeśli chodzi o pomidorki, po prostu kroimy je na pół. One mają być większe, mają nam przybijać się w tej sałatce i to będzie nasz jedyny składnik, który będzie w największej formie, tak szczerze mówiąc, bo reszta będzie krojona na gładziutko. Następnie papryka chili. Ona jest oczywiście opcjonalna. Jak ktoś nie lubi na ostro, to wiadomo, pomija. Wystarczy dać zwykłej papryki. Ale jak wiecie, ja preferuję raczej pikantne jedzenie. Zresztą ta papryka chili ze sklepu, to ona jest taka bez szaleństwa. Aha, i jakby były pytania, to tak, ja zostawiam pestki z papryki. Nigdy ich nie odkraiwuję. W pestkach jest najwięcej mocy wbrew pozorom. Kabanosy kroimy w takie centymetrowe paseczki. Jak wyjmiecie z paczki, to jak widzicie, najszybciej tak się kroi. Dobra. Pokrojone. Kukurydzę, to wiadomo w jakiej jest formie. No i teraz papryka. Czy ja zużyję całą paprykę? Chyba raczej nie. Weźmy sobie na razie dwa takie boczki tej papryki, jakkolwiek to się nazywa. No i to musimy już w kosteczkę pokroić. W międzyczasie zapraszam Was do dołączenia do naszej grupy na Facebooku, do zaobserwowania nas na Instagramie. Ja właśnie dzisiaj przed sekundą nagrałem relację, także kto zobaczył, ten już wie, co będzie w niedzielę na kanale. Także serdecznie zapraszam do zaobserwowania nas, a ja kroję resztę papryki. Spotykamy się dosłownie, nie wiem, 3 minuty później. Wszystko mamy pokrojone, wszystkie składniki są gotowe do pomieszania.
Jedynie co, czekamy na nasz makaron. On już powoli zaczyna nam pęcznieć, także jak widzicie, sałatka jest wręcz błyskawiczna. No ja musiałem to przygotować pod nagrania, więc wiadomo, no trochę mi to zajęło, ale ogólnie wyciągacie kabanosy, kroicie papryka chili, jeżeli nie lubicie, to w ogóle wam to odpada. Zwykła papryka, pomidorki na pół, kukurydza, no zakładam, że raczej nikt kolby kukurydzy nie kupuje, więc tylko kupuje od razu gotową, majonez, musztarda, dwie zupki chińskie. I zaraz składamy nasz makaron, składamy naszą sałatkę, nie makaron. Po dłuższej chwili makaron już nam wchłonął znaczną część wody, jak widzicie. Woda nam zniknęła, makaron jest już w tym momencie pełny smaku, odcedzamy resztę wody. Makaron mamy już odcedzony, żeby nie brudzić misek, ja będę wszystko mieszał już w tej misce jednej. Poza tym tutaj na ściankach jeszcze zostało nam trochę tych przypraw, ziół, więc akurat wkomponują nam się w naszą sałatkę. No i teraz dobrze wypadałoby delikatnie poczekać, aż to wszystko trochę nam ostygnie, względem na to, że będziemy dawali majonez, musztardę, żeby tam się nic nam nie, ani nie zaparzyło, ani nie po prostu taki, wiecie o co chodzi. Musimy delikatnie to przestudzić. Nie musi to być jakieś ultra zimne, po prostu, żeby nie było gorące, a dopiero co wylaliśmy wrzątek z tego, więc chwilę musimy odczekać. Makaron nam przestył, jest jeszcze ciepły, ale jest to akceptowalne, także dorzucamy po kolei składniki. Wszystko to, co pokroiliśmy, czyli akurat kukurydzy nie pokroiliśmy, ale czekajcie, postaram się to zrzucić wszystko na raz. Ciach, wrzucone. Teraz, jak wszystko już mamy w misce, myślę, że możemy sobie to wstępnie zamieszać, żeby nasze składniki już wstępnie były zamieszane. Ogólnie powiem wam, że tą sałatkę źle się miesza, ze względu na to, że makaron mamy nierozdrobniony. No możecie pociąć go, no ja osobiście nie lubię, ja lubię jak ten makaron jest taki dłuższy. No ale niestety to sprawia, że ciężko się tam to miesza, bo jak widzicie, wszystko mamy, makaron mamy na środku cały, a dookoła nasze warzywa i kabanosy są. Ale to nic nie zmienia. Musztarda i majonez. Ja sobie na razie wszystkiego nie dorzucę. Zawsze można dodać, a gorzej jest później taki majonez nam odjąć. Trochę pieprzu. Ja zazwyczaj używam świeżo mielonego, jest najbardziej intensywny w smaku. Myślę, że tyle wystarczy. I odrobinę soli. Tutaj z solą trzeba ostrożnie, ze względu na to, że makaron sam w sobie już jest słony, ponieważ te zupki ogólnie zazwyczaj są słone. A przypominam, że ta cała woda, no większość tej wody została wchłonięta przez ten makaron, więc tutaj jest pełno smaku. Dobrze, słuchajcie, tyle składników. Ja to wszystko wymieszam, przełożę na jakąś ładniejszą miskę i spotykamy się już z gotową sałatką. No i słuchajcie, tak się prezentuje gotowa sałatka. Niech ona teraz poleży sobie w lodówce chwilę i będzie naprawdę gotowa. Pełna smaku, a przede wszystkim błyskawiczna. W mojej opinii makaron zupek pasuje tutaj idealnie. Próbowałem kiedyś ją robić ze zwykłym makaronem. Absolutnie nie była tak dobra jak w wersji właśnie z tych zupki chińskiej, ponieważ te wszystkie przyprawy tak chłoną się do tego makaronu, że są nie do podrobienia. Serio, tak mi siedzi ta sałatka, ja ją po prostu uwielbiam, dlatego dzielę się z wami przepisem. Może nie najpiękniej ją przyzdobiłem, ponieważ nie umiem tego robić, ale liczy się tutaj, słuchajcie, smak, a smak jest naprawdę, naprawdę przedni. Dajcie znać, czy kiedyś robiliście, czy próbowaliście w ogóle takiej sałatki. Jak wam smakowała, może wy już robicie takie sałatki i macie swoje jakieś przepisy, także chętnie podzielcie się nimi w komentarzach, a my widzimy się już w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, hej!